Przypominacie sobie Państwo, gdy były początki rządów PiS-u, jak i też rządy Platformy, to dziwni ludzie, którzy cały czas udzielają eksperckich wypowiedzi w mediach, jako eksperci twierdzili, że PiS to to samo, co Viktor Orban i jego partia. Pamiętacie, my wtedy już mówiliśmy długo, że to nieprawda, jest to jak pięść do nosa ma się PiS do Viktora Orbana. No i dziś dopiero to jakby widać, tak? Polityka pana Viktora Orbana jest zupełnie inna niż polityka Prawa i Sprawiedliwości i tylko problem polega na tym, że niektórzy zamiast sami dochodzić do logicznych wniosków, słuchają właśnie takich pseudoekspertów, którzy mówią, że na przykład Konfederacja to nie jest przystawka PiS-u, że to jest zupełnie co innego niż PiS, tak? My mówimy, że oni pięknie współdziałają z PiS-em w tych kluczowych sprawach, akurat Konfederacja robi to, co PiS-owi jest na rękę, albo nawet takie rzeczy, których PiS nie może zrobić, to Konfederacja przeforsowuje. Widzę ścisły związek między Konfederacją a PiS-em, ale niektórzy tego nie widzą i powtarzają po jakichś tam ekspertach. To pan Orban wezwał pana Trumpa do reelekcji. Panie prezydencie, niech pan wróci, niech pan znowu będzie prezydentem, uczyni Amerykę znowu wielką i przywróci nam pokój. Absolutnie zgadzam się z premierem Viktorem Orbanem. Trump też oczywiście w programie, musisz to wiedzieć, krytykowany, wydawał się takim agresywnym, takim twardym, proamerykańskim prezydentem, ale de facto za jego czasów nie było wojny. Na zasadzie krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Tak ocenialiśmy postawę pana Trumpa. On symulował jakieś tam niby akcje militarne, ale to wszystko jakoś dziwnie wychodziło. Później wszedł gołąbek pokoju, pan Biden, który oszukał Amerykanów, jak i też niektórych Polaków, że on tu będzie normalizował stosunki i tak dalej z Chinami. Proszę Państwa, w polityce wszystko o 180 stopni. Pamiętajcie, tacy są rasowi politycy. Brawo, panie premierze.